Cześć, z tej strony Pola, Madeline Book Lover. Witam się z Wami dzisiaj w takim filmiku Jeden dzień z życia. Dużo osób to teraz nagrywa i stwierdziłam, że sama muszę to spróbować, więc oto tu jesteśmy i będę... Wam pokazywać, co dzisiaj się będzie działo, a będzie się trochę działo. Dzisiejszy dzień jest dosyć ekscytujący, bo idę na targi, nie targi książki, idę na targi kosmetyczne. Wiecie lub nie wiecie, ja studiuję kosmetologię, więc no, są to targi związane z powiedzmy moją branżą i przyszłym zawodem. Pierwszy raz na takie targi idę, dostałam kupon od szkoły i po prostu mam wejście na większość jakichś tam spotkań i w ogóle na same targi. Co ciekawe, jedziemy do, na Expo, czyli to jest ta hala targowa, na której odbywają się targi książki krakowskie, więc zobaczymy, jak to wygląda w przypadku innych targów. <grym> Jestem ciekawa. No dobra, przejdźmy już do konkretów. Jak widzieliście, oglądam Bridgertonów. <grym> Drugi sezon wyszedł wczoraj i ja od razu za niego się zabrałam. Nie byłam jakąś wielką fanką, nie wiadomo jaką po pierwszym sezonie, ale jakoś tak miałam ochotę i obejrzałam. Połowę sezonu, ponad połowę sezonu drugiego wciągnęłam się masakrycznie, i powiem Wam, że myślę, że powodem tego, dlaczego to jest tak wciągające, jest to, że nie wiem co reżyser, czy sam scenarzysta, nie wiem nigdy, kto to, który to który yy, wymyśla, ale te relacje, one są takie sztampowe. One, my wiemy, jak one się rozwiną, wiemy kto z kim będzie, yy, ale widzimy. Te takie drobne gesty, te takie rozmowy, spojrzenia, które straszliwie nas przyciągają i oddają totalnie emocje bohaterów. Myślę, że to dobrze opisuje e, ten serial, że to, nie, to są typowe relacje. Tam mamy otoczkę XIX wieku, trochę podkoloryzowaną, e, ale chodzi głównie o te relacje, które są przedstawione w taki sposób, że siedzi się na kanapie i. Dosłownie jest się wlampionym w to, i o mój Boże, o mój Boże, niech coś się stanie, bo wiadomo, w XIX wieku były pewne, pewne ograniczenia, jeśli chodzi o związki, jeśli tak to mogę powiedzieć. Nie można było sobie brać ślubu z kim się tam chce, też były jakieś reguły, czego nie można robić, przycinałem co można, i tak dalej. Więc to wszystko buduje takie napięcie, że. Nie wszystko jest tak powiedzmy legalnie zrobione. Nielegalnie leg ten związek. I uwielbiam to w Richardtonach No jest to taki serial typowo na odprężenie się, więc no nie wymagam od niego, nie wiadomo, jak bardzo logicznej fabuły. Jest to bardziej rozrywka, ale tak wciągająca, że masakra. Pięć odcinków obejrzałam z ośmią. Ja, ale się jaram. Jestem fanką Antoniego. Nie wiedziałam, że tak będzie w tym sezonie, bo w poprzednim go tak bardzo nie lubiłam, ale spoko. Spoko. A poza tym czytam a kiedy zniknie pustynia. No nie mogłam się doczekać, aż zacznę tą książkę i w końcu tutaj jesteśmy. Z tego co wiem, mam tutaj przedstawiony świat, taki dosyć powiedzmy realny, z którym będziemy mogli mieć do czynienia za parę lat, jeśli nie zadbamy o środowisko. No mamy tutaj przedstawiony, bo ja ogólnie już zaczęłam tą książkę, zacznijmy od tego, jestem na 40 stronie, więc tam mniej więcej się już dowiedziałam. Mamy tutaj przedstawioną historię Samy, która żyje w takim, powiedzmy, plemieniu na pustyni. Oni muszą wysyłać swoich łowców, aby zbierali, aby rąbali drzewa, które jeszcze zostało na ziemi, jest ich bardzo niedużo, i mogli je sprzedawać dla bogatych ludzi w mieście. Dzięki temu dostają wodę i jedzenie. Jeśli nie znajdą drzewa ci łowcy z tego plemienia, no to całe plemię głoduje. Więc jest to poważna sprawa. Ludzie po prostu szukają i zabijają się o właśnie te drzewo, po to, żeby zdobyć po prostu jedzenie. No. A uwaga, to drewno jest wykorzystywane pod budowę jakichś ładnych poazerii w domu tych bogaczy. Więc jest to bardzo smutna sytuacja, bo tak naprawdę ludzie mogą wykorzystywać drewno. Które jest nam potrzebne, i w ogóle drzewa, które nam są potrzebne, żeby oddychać. Właśnie takie pierdoły, no bo taka jest prawda. No i właśnie jest też problem z tlenem. No nie mamy drzew, więc nie mamy fotosyntezy, więc nie mamy tlenu. Jest to mega smutna rzeczywistość. Jestem ciekawa, jak to zostanie rozwinięte. Jest to otoczone takim pięknym językiem, takim prostym zarazem, bo mamy tutaj historię przedstawioną z perspektywy dwunastolatki, ale zarazem w taki ładny sposób. Yy, zaczęłam także słuchać Rozmowy z przyjaciółmi od całej runi. Yy, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ja yy, normalnych ludzi słuchałam i nie do końca zrozumiałam tą książkę, dopiero po wysłuchaniu podcastu tam chyba z Karoliną Kombuk, yy, bestsellerkami i Ulą Słonką, ale nie jestem tego pewna. Yy, zrozumiałam mniej więcej na czym polegała ta powieść, ale no, nie oceniłam jej i nie do końca ją zrozumiałam. Myślałam, że Rozmowy z przyjaciółmi są prostsze do zrozumienia i stwierdziłam, że chcę zacząć i spróbować jeszcze raz z sali Rooney. Poza tym mam jeszcze y, książkę, gdzie jesteś piękny świecie, tak patrzę się na biblioteczkę, dlatego <taki> tak, taki wzrok, chyba tak, gdzie jesteś piękny świecie. Y, no chcę próbować dalej z tą autorką, bo mam wrażenie, że ona ma dużo do przekazania mi, czegoś co jest serio wartościowe, no i trzeba to spróbować, ale o tym będę mówić jeszcze później, bo na ten moment no nie wiem nie wiem jeszcze wszystkiego, nie? No dobra, to ja lecę na targi, a później będę się do Was odzywać. Dzień dobry, przechodzę z holem szybkim z targów. E, szczerze mówiąc były tam jakieś takie firmy, z którymi się jeszcze nie znam. Takie dosyć specjalistyczne, więc to jeszcze nie jest ten etap edukacji, w której e, ja kojarzę takie firmy. Ale częściowo znałam, była tam, nie wiem, Bielenda na przykład, to raczej większość osób zna, Ziaja, no to wiadomo. No dobra, przejdźmy już do holu. E, okazuje się, że nie było aż tak drogo. Znaczy zależy jakie stoisko, ale nie było raczej aż tak drogo. E, więc kupiłam... Beauty Blendery, bo akurat miałam zużyty i miałam w planach kupić. E, więc one są z Hulu. Jeden kupiłam, drugi kupiła jeszcze moja koleżanka, a trzeci dostałam gratis, więc no, mam dwa. E, w sumie zawsze się przyda, a jak dają gratis, to czemu by nie brać? No i e, później mamy... Ha, 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 nawet nie wiem, gdzie ja to mam, szczerze mówiąc. Bo to małe jest. O, dobra, znalazłam. E, jest to pędzelek taki... Mm, Malutki, ścięty, potrzebuję go do henny, na wtorek mam zajęcia z kosmetyki i będziemy robić henny, więc no przyda się, a kosztowało jakieś 10 zł, także no były też marki, w których było taniej trochę. Oraz byłam w Hebe, no bo tak zachciało mi się jakiś kosmetycznych zakupów i kupiłam sobie serum z witaminą C. Ja z Revoxa jeszcze nic nie miałam, więc no, tym bardziej jestem ciekawa tego, tej firmy. Będzie testowana, a kosztowało mało, bo chyba z 17 zł, więc no, tym bardziej. Spoko. No i to ogólnie by było na tyle. Ja zaraz się muszę zbierać i pakować, bo muszę jechać do Zakopanego do rodziców, więc będzie trochę przebitek też z Zakopanego. Co prawda widoczków raczej nie zobaczycie, bo będzie ciemno zaraz. Ale tak. Myślę, że w drodze będę słuchać rozmów z przyjaciółmi, bo yy, no, ciężko będzie czytać mi. Chyba, że będzie ta taka lampka na górze w autobusie, to wtedy poczytam. Ogólnie przyszłam na chwilę do MPK, bo nie mam co robić, mam jeszcze 30 minut do autobusu. I walczę ze sobą, czy nie kupić jakieś książki stacjonarnie. Jest to bardzo głupie, bo koszt książki stacjonarnie to jest, ale mam ochotę. czas na ostatni update i to jeszcze o takiej godzinie 23 jestem już tak padnięta dosłownie nie wiem, strasznie wymęczona jestem tym dniem e, ale z pozytywnych aspektów wyszłam z książką z tego Empika wyszłam z portretem Doriana Greya bo ta cena jeszcze mnie tak bardzo nie przeraziła okładkowa, bo to 35 zł, a jeszcze mam 15% rabatu w salonach e, przez Empik Premium i jestem zachwycona tym wydaniem, zwłaszcza że no, ona jest w twardej oprawie z obwolutą, czyli moje ulubione wydanie książek i no, jestem zachwycona. Poza tym już dawno miałam ją kupić, bo portret Doriana Gray'a jest w moim TBR-ze na 2022 rok. Nie wiedziałam, że ona jest taka cieniutka, bo ma tylko 200 stron i jeszcze ta czcionka jest taka spora. Serio, więc no, myślę, że w końcu się za nią zabiorę. Nie wiedziałam, że ta obwoluta jest taka papierowa. Nieważne. Gadam o takich pierdołach. Eee, a, przyjechałam do domu i okazuje się, że moja mama odebrała walizkę z Norwegii, bo była na lofotach w Norwegii, czyli tych górach tam z tym e, całym łóżkiem polarną. I przywiozła mi kubek w muminki. No takie urocze, bo one mają tutaj herbatkę i mają taki piknik te jest urocze. a nie wiem czy wiecie, muminki są właśnie z krajów skandynawskich, więc no, mama kupiła specjalnie właśnie kubek mi z muminkami, bo no wiadomo, to jest takie kluczowe. No i tak, czas na mini-update, może zaczniemy od Bridgertonu, tak jak przy pierwszym mojej pogadance. jestem na szóstym odcinku i jest jak na razie spoko, podoba mi się, co prawda trochę ciągnie się. I teraz dopiero to widzę, gdy no po prostu w kolejnym odcinku mamy podobne sceny. I jakby w kółko słyszymy o tym samym. Pojawił się też taki wątek, nie będę mówić, jaki. Znaczy inaczej z panią Whistleton, tą, która pisze. Te całe plotki, z tym jest jakaś tam afera i to mi się akurat podoba. A co do tego głównego wątku romantycznego, troszeczkę zaczął się ciągnąć, ale mam nadzieję, że zostanie to jakoś tak naprawione i będzie tylko lepiej. Tak, to tyle jeśli chodzi o Bridgertonów. W trasie, jak jechałam, słuchałam rozmowy z przyjaciółmi, no bo było ciemno i nie miałam jak czytać, a kiedy zniknie pustynia. Przede wszystkim e, mam tutaj te rozmowy z przyjaciółmi, tak jak wam mówiłam. Mamy Nika oraz Melisę, którzy są małżeństwem. Nie mówiłam, ale pojmijmy to. No i e, naszą główną bohaterkę frances, frances. frances. Jezu, nie wiem, i jej byłą dziewczynę i zarazem przyjaciółkę Bobby. No i wszystko mamy z właśnie perspektywy Frances. No i tutaj są te wszelkie koneksje między tymi bohaterami. Frances ma romans z Nickiem, czyli mężem Melisem, i wokół tego tak naprawdę mamy skupioną akcję, i wokół tego wszystko się kręci. Nasza główna bohaterka, jak zresztą od razu widać, jest totalnie niepewną osobą. I uważam, że nie wierzy w tą relację. Nie jest niczego pewna i za każdym razem musi pytać Nika: Ej, czy ty mnie w ogóle kochasz? i tak dalej. Jej wszelkie takie przemyślenia, właśnie takie, że jest niepewna tej relacji, i tak dalej, zostawia sobie, a wobec Nika są wysuwane takie atakujące stwierdzenia. I Tutaj mam ten brak komunikacji, mam wrażenie, i trochę paradoksalne to jest, bo mamy rozmowy z przyjaciółmi. Dodatkowo pojawia się tutaj też taka toksyczna relacja między e, bohaterami. Nie będę może mówić między którymi, e, ale w większości tutaj są toksyczne relacje i brak totalnie rozmawiania, mówienia. I to, co charakteryzuje Runi, to to, że ona przedstawia faktyczną sytuację, i tylko nieliczni mogą dostrzec problem w czymś, co każdy z nas ma. No właśnie, to jest to takie e, niemówienie wprost czytelnikowi, e, że tutaj jest problem. Jego trzeba się domyślić, mam wrażenie. E, dlatego miałam ten problem przy normalnych ludziach. Tutaj bardziej się na tym skupiam, że. Hej, Pola, musisz sama wymyślić, w czym jest problem i ten problem jest w społeczeństwie i bardzo dużo osób z tym ma problem. Teraz poczytałam trochę A Kiedy Zniknie Pustynia i tutaj mam chyba tylko jeden wniosek, bo zauważyłam, że to jest pisane w formie pamiętnika, bardzo obrazowo de facto. Albo takiego dziennika też, nie wiem, albo pojetnik, albo dziennik, raczej dziennik, w którym nasza główna bohaterka 12 taki właśnie, mówię, obrazowy sposób przedstawia nam sytuację, która jest w um, tym plemieniu i w ogóle na tym świecie i przemyślenia w związku z tym, um, no, które są dosyć szczegółowe, takie dosyć emocjonalne, no i proste. No bo tak jak mówię, to jest dziecko. I to chyba tyle na ten moment. Już dzisiaj nie wiem, czy będę ją dalej czytać, bo jestem totalnie zmęczona. Chciałam tak naprawdę jednej czwartej już książki, bo ona ma tylko 200 stron. Także no, to tyle. I chyba będę się już z wami żegnać w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję, że nie wyszedł zbyt długi. Chciałam coś z czymś takim spróbować. Chciałam spróbować z taką formą i mi się podobało, tak szczerze mówiąc. Co prawda była mniej aktywna na instagramie, gdzie ja zwykle właśnie bardziej dzielę się takimi przemyśleniami na temat książek, ale spoko, takie vlogi też są nam potrzebne. Także życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, dobrej nocy, nie wiem o który to oglądacie, i miłego czytania. Tak, to wszystko. Cześć!